Cisza i spokój. Tak zwykle wyglądają zajęcia plastyczne w ośrodku wychowawczym w Goniądzu. Sprawia to przyjemność zabijania czasu tutaj. Odstresowywuję się i ćwiczę swoje umiejętności. Lubię po prostu te zajęcia. Paulina maluje od zawsze. Tu w ośrodku może rozwijać swoje umiejętności pod okiem instruktorów. Tworzy obrazy głównie z postaciami zwierząt, psów i kotów. Najczęściej rysuję właśnie takie postacie, nie wiem jak to nazwać, i wolę ołówkiem w sumie rysować. To jest tak mój pierwszy obraz akrylami malowany. Jeśli ktoś ma mniej talentu, może tylko kolorować. Dla Kingi malowanie od dzieciństwa jest sposobem na spędzenie wolnego czasu. Jest to rodzaj terapii, można przez to się wyciszyć. No, wymaga to jakiejś precyzji. Kolorowanki, chociaż wydają się proste, są malowane przez każdą z dziewcząt w inny sposób. Co do kolorystyki, wybieram proste, stonowane odcienie. Czasami bawię się w tak zwane cieniowanie, że na przykład pierw maluję jaśniejszym odcieniem, a później rzucam cień na ciemniejszy odcień, tak jak na przykład na drzewie. Prace wykonywane przez dziewczęta będą zdobiły ściany ośrodka. Część z nich zostanie wysłana na konkurs. Dziewczęta mówią, że jest to sposób na zabicie nudy, ale dla niektórych jest to ucieczka w kolorowy świat, taki, którego często nie miały. Telewizja Promyk, Klaudia Ziętak.